będzie o owcach i dobrym pasterzu. No, zacznijmy od tego, że nie tak dawno jeszcze były kraje, może i my do nich należymy, gdzie chcąc podnieść rangę pasterza, mówiło się na pasterza czy na pastucha, mówiło się inżynier obserwator. No, to taka próba. No, to może taki żart był z lat minionych, ale wcale to nie jest żartem, dlatego że w kościele do tej pory używamy takich właśnie inżynierów, obserwatorów. Ilekroć mówimy do kogoś, no tam kanoniku, prałacie, tam archimandryto, no to za każdym razem mi się wydaje, że mówimy tam, trochę ubliżamy temu księdzu, mówimy do niego, ty inżynierze, obserwatorze. Więc dzisiaj chciałem już zaraz na początku powiedzieć, że o tym dzisiaj nie będziemy mówić. Nie będziemy też mówić, ale wspomnimy na początku dosłownie na chwilkę, żeby się tego raz na zawsze pozbyć. Może ktoś pamięta oko opatrzności, taki trójkącik, pamiętacie? A w środku tego oka, a w środku tego trójkąta oko opatrzności. No, to się oczywiście wzięło jeszcze z dalekiego Egiptu. Do kościoła przywędrowało w XVII wieku. No, ten trójkącik przypominał o Trójcy Świętej, a to wyłupane oko, no to niby oko Pana Boga. I powiem szczerze, że ja miałem sny w dzieciństwie, że to oko opatrzności, ten trójkącik mnie ściga. I tak mnie dopaść może w każdej sytuacji, no, nawet w ustronnym miejscu mnie może dopaść. No i myślę sobie, że dzisiaj może, no nie wiem, czy w świątyni opatrzności Bożej może taki trójkącik jest, ale raczej dzisiaj nikt się nie powołuje na ten znak. Nie odpowiada to przecież duchowi Ewangelii. Natomiast jest to znak masonerii i niech tak już zostanie. My więc wracajmy do prawdziwej treści dzisiejszej Ewangelii, dzisiejszej niedzieli o dobrym pasterzu, o owcach i o dobrym pasterzu. Na początku kilka słów, co to są te owce i dlaczego mówimy, ciągle słyszymy w Ewangelii o owcach, o baranku. No, baranek to pamiętamy, krew baranka ocaliła Żydów z niewoli egipskiej. I Jezusa nazywamy, nosząc świętą hostię, oto baranek Boży, no ten, który przelał krew na krzyżu. No, a dlaczego owieczki? No, owieczki dlatego, że na każdym kroku można było dostrzec pasące się stada owiec i kóz. Ale w odróżnieniu od tych drugich, owieczki potrzebują pasterza, nie są samodzielne. Pasterz musi im znaleźć pastwisko, siano, wodę i ochronić przed wilkami, czyli przed samym diabłem. No, tak jest. Natomiast kozy potrafią same gdzieś wyszukać sobie pastwisko. Są bardzo samodzielne, nawet na drzewo wejdą. Tak jest właśnie z owieczkami. Bardzo ciekawe zdanie dzisiaj pada, to jest Ewangelia świętego Jana dzisiaj jest czytana. Mam także inne owce, mówi Jezus, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić, będą słuchać mojego głosu, nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. No ja sobie tak myślę po tych 2000 lat, no gdzie jest ta jedna owczarnia i jeden pasterz? I kogo miał na myśli Pan Jezus? No wtedy właśnie 2000 lat temu, jak to mówił, że są też inne owce. No że są, to widzimy gołym okiem na innych kontynentach, w innych tradycjach, w innych religiach. No i właśnie, czy przypadkiem dzisiaj Kościół próbuje się otworzyć w tym ruchu ekumenicznym na inne kościoły? Niedawno zmarły, tydzień temu dosłownie, wielki teolog, który przed śmiercią pojednał się z Kościołem. Było ich dwóch wtedy, Hans King i Józef Ratzinger w Dibindze. On bardzo ciekawe zdanie wypowiedział. Bez pokoju między religiami nie może być pokoju między narodami. Chodzi o jedność religii, o jakiś, nie to, żeby się nagle scaliły w jedno, tylko żeby się szanowały, żeby nie było wojen i żeby się szanowały, uznając odmienność swoich dróg duchowych.
Ale podobne zdanie znajdziemy też i u Benedykta XVI, Józefa Ratzingera. A zobaczcie, co się dzieje. Ciągle zwyciężają państwa narodowe. Nawet teraz ta zjednoczona Europa, ale jak przychodzą ta zaraza, to wtedy tylko państwa narodowe dochodzą do głosu, żeby zdobyć szczepionkę, tam strzykawkę, żeby tam ratować kogoś. Ciekawa rzecz. Ale jeśli już się na coś powołujemy, to powołujemy się, że jesteśmy Polakami, Europejczykami. A ja sobie myślę, no dobrze, a gdzie inne kontynenty, a gdzie cały świat, a gdzie powołanie się na to, że jesteśmy po prostu ludzikami, no, zamieszkującymi jedną planetę. Tak więc może o tym myślał Pan Jezus, że są inne jeszcze, owce, które nie są z tej owczarni. No właśnie, ludzi z innych planet i z innych tradycji. I dlatego te podziały wszystkie, czy narodowe, czy koloru skóry, czy kontynentalne, no myślę, że Kościół powinien mieć na uwadze to, żeby otworzyć się na te środowiska. To tyle o owieczkach, więcej nie będę Was zanudzał. Ale teraz przejdźmy do pasterza. No kto jest tym pasterzem? Oczywiście Pan Bóg, Jego Syn Jezus Chrystus, no ale no, ciekawi jesteśmy tu na ziemi, kto jest tym pasterzem. No i jeszcze o to, że to Pan Bóg, to nawet znajdziemy w Starym Testamencie. Tutaj przytoczę może Psalm 80, który brzmi następująco. Usłysz, pasterzu Izraela, Ty, który zasiadasz nad cherubinami. Pasterzu, czyli Panie Boże, zbudź swą potęgę, przyjdź nam z pomocą. Na różne sposoby widzimy to w odniesieniu do Pana Boga, ale też w odniesieniu do króla Dawida. Natomiast no, tutaj to są pasterze, których spotykamy no, na co dzień. Na przykład pasterzem niewątpliwie jest papież Franciszek obecnie. Kto jest jeszcze pasterzem? No, ksiądz proboszcz jest pasterzem, zgoda. Ksiądz wikariusz jest pasterzem. Ojciec jest pasterzem. A teraz uwaga, głosowanie. A matka czy jest pasterzem? Kto uważa, że jest pasterką, chyba lepiej powiedzieć. Kto uważa, że matka jest pasterzem? Niech się przyzna. No ja też do tego popatrzę tutaj na teologów. Nawet ksiądz teolog, ojciec duchowny, seminarium rękę podniósł. Tak, matka też jest pasterzem. Każdy, kto się troszczy o swoje stado, o innych ludzi, o dzieci, to jest po prostu pasterzem. I dlatego warto zaliczyć do tego grona też kobiety, chociaż o tym Pismo Święte nie mówi, ponieważ to były inne czasy i inna tradycja. No ale co zrobić, kiedy nasz proboszcz to jest, słuchajcie, nasz proboszcz to skończony łobuz. Strzyże swoje owieczki, a za zarobione pieniądze kupuje bitcoiny. No to co zrobić z takim proboszczem? Albo ostatnie wydarzenia w Kościele pokazują, w Kościele Polskim, że wielu pasterzy to nie są wcale pasterze, tylko pastuchy. No. I to w dodatku elektryczne. Taki pastuch elektryczny kopnie prąd tę owieczkę i ona wie, gdzie ma się udać. I sobie tak myślę, to się dzieje na naszych oczach. Co zrobią owieczki? Co już zrobiła młodzież w Polsce, w dużym stopniu, w Warszawie na każdym kroku to widać, to po prostu opuszczą te owczarnie i to stado. Mówią, no zaraz, no, pastuch elektryczny nie jest mi do niczego potrzebny. No właśnie, tylko że gdzie się udadzą? Czy do innych owczarni, czy też pójdą do lasu, gdzie czyhają na nich niewątpliwie wilki, czyli biesy. Czy obronią się przed biesami? To pytanie zawsze warto sobie dzisiaj zadawać. No, gdzie ci pasterze się mieszczą? No, w parafiach się mieszczą, w domach, ale też, tak sobie myślę, dzisiaj od samego rana wstałem wcześniej, żeby sobie tę Ewangelię jeszcze przeczytać raz, że w Watykanie mieszkają i to sami pasterze. I tak sobie myślę, sami pasterze, jak oni to wytrzymują? No, potem kurie biskupie, no to tam oczywiście w Watykanie, tam Szwajcarzy, te
jak to się nazywa, sprzątaczki, no to ratują sytuację, ale w takiej kurii biskupiej to sami biskupi i księża, a w seminarium to ksiądz Paweł może potwierdzić, to same chłopaki. No. I zawsze monokultura wychodziła nam bokiem, nie prowadziła do dobrego. I tak sobie myślę, czy jest na to jakaś rada. No, w Watykanie to jest dwóch papieży, bo jeden senior, ale papież Franciszek też kiedyś powiedział, że on też pójdzie na emeryturę. I sobie tak myślę, czy trzech papieży w Watykanie, czy to nie jest za dużo, czy to nie jest monokultura? No może do tego nie dojdzie, może historia potoczy się inaczej. Ale ratunek wszędzie, gdzie jest tych pasterzy tak dużo, ale i również w naszej parafii, gdzie tu mieszka 12 profesorów z uczelni naszej, naszego seminarium, wśród nich ksiądz Paweł, że jaki jest ratunek na to? Ratunkiem jest chyba uznanie, że ja, pasterz, jestem też owieczką. Taką zwyczajną owieczką, albo wręcz baranem. No, o baranie często mówimy, że no taki przydomek dodajemy, że nie jest zbyt lotny, opowiedzmy sobie elegancko. I papież chyba może o sobie powiedzieć, jestem i pasterzem, i owieczką, i biskupi, i proboszczowie, i ojcowie, i matki, i każdy człowiek, i tylko Jezus. No, jest jedynym pasterzem, dziś można, czytając tekst, tak powiedzieć. Ale kiedy uważnie wypowiemy to zdanie, to musimy następnie dodać stąd. Jezus też jest barankiem, owieczką, bo przecież jak mówimy na Jezusa? Baranku Boży, bo przecież On przelał swoją krew na krzyżu, żeby wybawić nas od grzechu, śmierci i szatana. Ale na koniec dzisiejszego przemówienia możemy powiedzieć tylko, tak naprawdę na świecie, patrząc na proboszczów, nawet na biskupów, nawet czasami na naszych rodziców, jedyny pasterz to Pan Bóg i Syn Boży Jezus Chrystus, a wszystko inne to jest po prostu podróbka. Psalm 22. Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia